Będzie dodatkowe posiedzenie Piotr Zgorzelski. Dodatkowe posiedzenie Sejmu 4 maja. We wtorek 4 maja Sejm zbierze się na dodatkowym posiedzeniu, by zająć się projektem ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy, poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak przekazał, w głosowaniu ma obowiązywać zwykła większość. Pani marszałek poinformowała, że wczoraj wpłynął z rządu do pani marszałek projekt ustawy i pani marszałek wyznaczyła termin posiedzenia na 4 maja, powiedział dziennikarzom Zgorzelski po posiedzeniu Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu. Dodał, że jego zdaniem chodzi o to, aby jak najszybciej dopchnąć kolanem ratyfikację Funduszu Odbudowy, opierając się na większości z lewicą. Pani marszałek pozostała nieugięta. Zgorzelski poinformował, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu zgłosił wniosek, by głosowanie nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację odbyło się w oparciu o artykuł 90 Konstytucji, czyli większością 2-3, bo, jak powiedział, jest to przeniesienie kompetencji państwa polskiego na rzecz organizacji międzynarodowej. Pani marszałek uznała inaczej, muszę powiedzieć, że koledzy, którzy na konwencie łączyli się zdalnie, wsparli mnie, ale pani marszałek pozostała nieugięta i stwierdziła, że będzie to procedowane w oparciu o artykuł 89 Konstytucji, a więc zwykłą większość, poinformował. Jest to ewidentne naruszenie Konstytucji i może mieć konsekwencje w następnych latach, dodał Zgorzelski. Poinformował, że klub KPPSL chce na posiedzeniu plenarnym zgłosić projekt uchwały o głosowaniu większością 2-3. Dodał, że także przedstawicielka lewicy poparła na posiedzeniu konwentu taki sposób głosowania, większością 2-3. Chcę zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej Senat będzie procedował w oparciu o artykuł 90 i to jest zagadnienie dla konstytucjonalistów, czy obydwie izby nie powinny głosować w tym samym trybie, powiedział wicemarszałek Sejmu. Pap.